Wigilia to bardzo wdzięczny temat dla literatury, zwłaszcza dziecięcej. Bałwanki, choinki, bańki, czyli bombki, spór nadal trwa. Gwiazdki, prezenty, opłatek i sianko to tylko wybrane elementy świątecznej scenografii, w której przecież wydarzać się mogą, a nawet powinny, rzeczy niezwykłe. Bo właśnie święta i okołoświąteczna literatura przyzwyczajają nas do niezwykłości. Tej nocy zwierzęta mówią ludzkim głosem, chyba że akurat mają coś lepszego do roboty, a nawet najtwardsi skąpcy przechodzą przemianę wewnętrzną. Święta są dla dzieci. W literaturze świątecznej jest więc miejsce głównie dla nich. Właściwie jedyny starzec, który ma rację bytu, to święty Mikołaj. No ale on, jak wszyscy święci, jest poza wiekiem. Dlatego książka Wigilia Małgorzaty Indii Desjardins jest książką nietypową. Owszem, opowiada o cudzie, jaki się wydarzył w pewien wigilijny wieczór, ale tytułowa Małgorzata jest mocno starszą panią, która lubi spędzać święta samotnie. Na tym nie koniec. Książkę wydało wydawnictwo Dwie Siostry, specjalizujące się w literaturze dla dzieci, ale ta akurat książka, mimo iż bogato i genialnie ilustrowana przez Pascala Blancheta, jest właściwie dla dorosłych. To jest książka o starości. Nie jakiejś dramatycznej, schorowanej, pełnej cierpienia, ale takiej zwyczajnej, cichej i samotnej. Samotnej, bo podszytej strachem, że już niedługo nadejdzie koniec, a w każdym razie, że jedyna zmiana, jaka jest jeszcze możliwa, to zmiana na gorsze. Lepiej więc się okopać, odizolować i zamknąć, żeby zatrzymać resztki czasu i tkwić w wyczekiwaniu. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno. Cud, który się wydarza w tej książce, nie jest spektakularny. Jest jak z Jarmarku Cudów Szymborskiej, cudem pospolitym. Nie świętym, za to bardzo, bardzo ludzkim. I dzięki temu jest to wspaniała książka.